Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Piłką na Ty. Dzisiaj ze mną, w zamian za Staśka, jest Pudzian. Cześć. Cześć. Pudzian okazał się być najlepszym typerem w naszym konkursie, który mieliśmy podczas Mistrzostw Europy. Zdobył najwięcej punktów, gratulujemy. No i jako nagrodę wybrał sobie, zażyczył udział w naszym odcinku. No i oto jest. Zanim zaczniemy, koniecznie sprawdźcie nasze profile też na Facebooku, na Instagramie. Wszystkie linki macie w opisie. No i oczywiście zachęcamy do subskrybowania kanału i zostawiania w łapki. A my lecimy z tematem, którym ostatnio, w ostatnich dniach żyje cała Polska. Mimo że jest to oczywiście klub z Warszawy, no to chodzi o trenera Czesława Michniewicza, a w zasadzie jego zwolnienie z Legii. Powiedz mi, Pudzian, jak ty jako... Bo jesteś człowiekiem, który ogląda Ekstraklasę, no wiadomo, z Warszawy, więc też kibic Legii, ale generalnie co sądzisz w ogóle o tej decyzji? Czy jest to słuszna decyzja? Wiesz co, znaczy ja zawsze byłem fanem Czesława Michniewicza i zawsze on mi się podobał i bardzo się cieszyłem, że przyszedł do Legii i pokładałem w tym dużo nadzieję, ale no chyba faktycznie jakby drużyna i Legia znalazły się w takim momencie, że jakby potrzebna była jakaś zmiana, potrzebny był jakiś wstrząs, chociaż osobiście uważam, że możliwe, że lepszym wyjściem byłoby po prostu danie jakiegoś większego wsparcia trenerowi, raczej wstrząsnąć szatnią, a nie zwalniać trenera, ponieważ nie uważam, żeby jego następca miał takie umiejętności, a na pewno nie uważam, żeby przewyższał umiejętnościami Michniewicza, więc nie ma prawa sobie lepiej od niego poradzić. Kluczowe pytanie. Pili czy nie pili? Moim zdaniem pili. Po zwolnieniu Michniewicza rozgorzała dyskusja dotycząca właśnie ekscesów alkoholowych części szatni, przede wszystkim jakby nowych piłkarzy, czyli Emreliego, Rose'a, Johanssona i Castratego. To są zagraniczne nazwiska, które też, nie oszukujmy się, żaden kibic, który nie siedzi gdzieś tam w tych niższych, bardziej niszowych ligach, tak naprawdę nie miał prawa znać, więc no są to zawodnicy o określonej jakości, natomiast no dla polskich kibiców są po prostu no-name'ami, tak? Tak. No, dyskusja wzięła się z tego, że oni zostali przed ostatnim meczem prowadzonym przez Michniewicza odsunięci od składu. Koniec końców Emreli znalazł się w składzie na mecz z Piastem, ale właśnie Johansson, Rose i Castrati nie pojechali grać z Piastem. I na ile piłkarze zgodnie powiedzieli, że nic takiego nie miało miejsca, że trener nawet z nimi nie porozmawiał i prawdopodobnie szukał jakiegoś kozła ofiarnego, no to jednak jakby kibice mówią między sobą, że ci piłkarze są dosyć często widywani na mieście i... No tak, tego nie oszukasz. Tak. Ciężko wierzyć, żeby wszyscy kłamali i zmówili się przeciwko piłkarzom, szczególnie, że no właśnie duży sukces, jeśli chodzi o te pierwsze dwa mecze w Europie, no bo zwycięstwa nad Spartakiem to jeszcze było coś, czego powiedzmy można się było spodziewać, ale jednak no zwycięstwo nad Leicester City to jest to wielki sukces już po samym meczu, niezależnie od tego, jak się te losy Legii potoczą w Europie. No ale fakt faktem, ciężko jest zignorować dramatyczną sytuację w lidze, no bo na ten moment Legia jest tuż nad strefą spadkową, a do prowadzącego Lecha traci 18 punktów. Ma jeszcze dwa mecze zaległe, co prawda, ale no, na tym etapie sezonu jest to gigantyczna strata, nawet jak na Ekstraklasę. Znaczy, oczywiście różnica punktów jest gigantyczna. Uważam, że Legia mimo wszystko ma szansę na podium i to bardzo realne i prawdopodobnie tam się znajdzie. Na podium? Tak, oczywiście. Moim zdaniem jakby zrobi to bez problemu. Jak to źle świadczy o poziomie naszej ligi, prawda? To prawda. Kilka lat temu na przykład Piast Gliwice, który tam jakieś, nie wiem, 6 kolejek przed końcem był jeszcze w dolnej ósemce tabeli, a następnie wygrał wszystkie mecze i został mistrzem. No tak, tak samo przecież pod Beskidzie, które miało być w tej finałowej ósemce, ostatecznie spadło z ligi. Dokładnie. Po tej rundzie eliminacyjnej, tej ostatniej. Akurat właśnie nagrywamy to w środę. Wczoraj był mecz Świtu Nowy Dwór Mazowiecki z Lechią Gdańsk w Pucharze Polski. No i trzecioligowiec pokonał Lechię 2-1 i zameldował się w 1/8 Pucharu Polski. Także trener Kaczmarek na pewno też będzie miał trudną rozmowę z zarządem. Nie? Szczególnie, że jakby to jest takie pierwsze chyba poważne potknięcie Kaczmarka. On jest stosunkowo krótko trenerem Lechii. 50 parę dni teraz widziałem. Dokładnie, więc jakby też
ta drużyna jakby na ile w Ekstraklasie całkiem nieźle punktuje, zresztą złoiła nieźle Legię w meczu no, ale ligowym. Ale kto ostatnio nie łoi Legii? No, 7 porażek na tym etapie sezonu. Prawda, prawda. Ale właśnie tu jakby widać, że ta drużyna też jest na etapie budowy i tak w zasadzie jak duża część klubów w Ekstraklasie jest jakby na ciągłym etapie budowy, nie? No tak, chociaż też mimo wszystko no przykre jest to, jeśli ta różnica między czwartym poziomem ligowym w Polsce, jakby nie patrzeć, a tą ekstraklasą się zaciera nawet na jeden mecz, bo też nie było tak, że Świt Nowy Dwór, ja tam zerkałem na to spotkanie, zupełnie stanął w swoim polu karnym i tylko się bronił, ale też nie przestraszył się Lechii i oczywiście brawa dla nich, ale no chcielibyśmy, żeby jednak poziom polskiej ligi był bardziej zbliżony do Europy niż do niższych lig w Polsce. Prawda, chociaż wiesz co, jakby muszę teraz trochę stanąć w obronie Ekstraklasy, ponieważ na ile jakby nie chcę zakłamywać rzeczywistości, że Ekstraklasa ma nie wiadomo jaki poziom, bo ten poziom niestety jest słaby, ale jakby takie niespodzianki moim zdaniem zdarzają się w każdej lidze na świecie. Oczywiście. I łącznie z top 5. Dlatego też kochamy piłkę, nie? Nie ma co udawać, aczkolwiek tam jest tak, że ta drużyna, która na przykład wygrywa czy w Anglii też, te drużyny, które na przykład są z czwartej ligi, tak? No, dla nas to brzmi, porównujemy to do czwartej polskiej ligi, myślimy sobie, co za amatorzy, a tam to jest no tak. Pełna profeska. Ja miałem okazję trenować właśnie na czwartym poziomie ligi angielskiej przez tydzień i no jednak to są po prostu profesjonalni piłkarze, tak? Więc to też jest ta różnica, że ogólnie poziom jest dużo wyższy. Powiedzmy sobie jeszcze chwilkę o nowym trenerze Legii, bo został nim Marek Gołębiewski, co też było dużym zdziwieniem, dlatego że to był niedawno zatrudniony trener rezerw, tak, które właśnie grały zresztą ze Świtem Nowy Dwór w tej samej lidze. No ale on jeszcze półtora roku temu był, czy tam dwa lata temu był w Escoli Warszawia, w jednej z najlepszych akademii w Polsce, ale w drużynie, która swoich seniorów ma w czwartej lidze. Znaczy, ja uważam, że jakby będzie to jednak trener mocno przejściowy i nie wykluczam... Zostanie do czerwca, czy wcześniej kogoś znajdą, jak myślisz? Moim zdaniem, jeżeli znajdą kogoś zimą sensownego, to odpalą go nawet zimą, ale... No w sumie do czerwca to jest jeszcze ładnych parę miesięcy. No prawda, do przerwy zimowej jest stosunkowo niewiele, ale na przykład w wypadku trenerów aktualnie prowadzących kluby w Ekstraklasie jest ten przepis, że trener nie może prowadzić dwóch klubów w czasie jednej rundy. Kasus Marka Papszuna, tak? Dokładnie, więc jakby myślę, że mimo wszystko Mioduski ostrzy sobie zęby na Papszuna i... Na pewno. Tak. Ale ciekawe, czy uda mu się go przekonać, bo wiemy, że no na pewno Marek Papszun nie jest ślepy i widzi to, jak tu się w Legii potrafi traktować trenerów, jaka jest ta presja, a nie ukrywajmy, że w Rakowie dostał szansę, którą w Polsce mało kto dostaje. No teraz na przykład trener Michał Probierz tak też jest jednym z tych niewielu nazwisk, które mimo ciężkich też momentów i to dłuższych cały czas utrzymują się w jednym klubie. No wątpię szczerze, żeby Marek Papszun dostał taki kredyt w Legii. Może mu to być obiecane, ale pewnie mogłoby się skończyć też inaczej. Znaczy, Probierz jest akurat kiepskim przykładem, ale... No jeśli chodzi o staż, to nie. Znaczy tak, jeżeli chodzi o staż, ale jeżeli chodzi o jakby takie promowanie takiego zdrowego systemu zarządzania klubem, ponieważ on będąc długo trenerem Krakowi nie do końca się w tym sprawdza, ale jakby inne kluby ekstraklasy, które postawiły tak bardziej długofalowo na jednego trenera, to wszystkim to się w zasadzie opłaciło, jak chociażby Raków, ale tak samo na przykład przez lata Górnik Zabrze z Marcinem Broszem osiągał wyniki mocno ponad stan, czy na przykład właśnie Piast Gliwice prowadzony przez Waldemara Fornalika, albo Pogoń Szczecin i Runia Iś. No. Oczywiście. No tak, robi się więc trochę tak, tych projektów. Więc tak, to widać, ale jeżeli chodzi o Papszuna, no to jakby czy woli jakby komfortowe warunki pracy, jakby kto nie lubi, ale jednak Legia to jest jakaś swego rodzaju przygoda, to jest swego rodzaju wyzwanie i jakby na ile sufit Rakowa jest znacznie niżej niż sufit Legii. W chwili, w której Legia jakby wyzwoliłaby cały swój potencjał. No właśnie, tu jest no to... problem, bo jednak zobacz, że ostatnie dwa sezony Polski, jeden wciąż trwa, ale ostatnie dwa lata klubów polskich w europejskich pucharach wyglądają tak, że my nawet nie jesteśmy w stanie połączyć jakichkolwiek występów w Europie z nawet przynajmniej przeciętnymi występami w Ekstraklasie, bo i Lech miał duże problemy. Legia ma teraz jeszcze większe, aczkolwiek te wyniki,
też są zadowalające w Lidze Europy, ale mamy jeszcze trzy mecze przed sobą w grupie, więc nawet nie jest pewne, że Legia z tej grupy wyjdzie. Także no jeszcze dużo pracy przed polskimi klubami, żeby być w stanie rywalizować i w Europie i jednocześnie nie tracić na tym zupełnie szans w polskiej lidze. No jeszcze trochę pracy przed nami. Zaryzykuję stwierdzeniem, że i Lech, i Raków w tym momencie by sobie lepiej poradziły z łączeniem europejskich pucharów i ligi ze względu na znacznie szerszą kadrę i znacznie silniejszą pozycję trenera w tym klubie, bo tak jak Skorża w poprzednim sezonie miał taki moment mocnego dołka, że Lech zanotował kilka porażek pod rząd, to jednak prezes Rutkowski postanowił jakby dać mu duży kredyt zaufania i właśnie kosztem nawet kilku piłkarzy, ale zmienić Lecha i postarać się go w ten sposób odbudować. No i teraz zbiera tego owoce, no a Raków to już mówiliśmy, że jakby on jest bardzo dobrze zarządzany, jest tam stabilizacja i ta kadra dzięki temu też jest szeroka. Słuchaj, na koniec chciałbym Ci zadać takie pytanie, kto Twoim zdaniem w tym roku wygra Polską Ligę i czy poradzi sobie w europejskich pucharach, albo może jak poradzi sobie w europejskich pucharach jako mistrz? Moim zdaniem niestety mistrzem będzie Lech Poznań prawdopodobnie, chociaż mimo wszystko jakieś szanse Legia ma ze względu na jeszcze specyfikę ekstraklasy, tak? Tak to nazwijmy. Ale jeżeli Lech będzie w europejskich pucharach i jeżeli nie będzie jakiejś takiej znanej w Polsce wyprzedaży na lato mistrzowskiego składu, no to Lech ma duże szanse, chociażby ze względu na trenera, który jednak doświadczenie w tej kwestii ma, co pokazał chociażby prowadząc Legię Warszawa. No nie wiem jak zresztą, no jak mam swoje typy, które uważam, że dla dobra polskiej piłki powinny być w tej pierwszej trójce, czwórce, żeby nas reprezentować. Właśnie Lech, na pewno Raków. Śląsk pod wodzą Jacka Magiera, tak, też wygląda zaskakująco dobrze. Śląsk i Legia, tak, zdecydowanie. Ale Magiera to też jest trener, który już zdążył skubnąć Europy. Myślisz, że uda nam się mieć więcej niż jedną drużynę w Europie? Ja trzymam kciuki za Raków, przyznam szczerze, bo już w tym roku byli całkiem blisko i wierzę w takie projekty długofalowe, tak jak już zresztą podkreślałem. Wiesz co? Znaczy Raków tylko i wyłącznie, jeżeli Papszon tam zostanie. No właśnie. Ja co sezon liczę, że to jest jakby ten rok, że w końcu będą te dwie drużyny, ale no możemy... Niech stracę, zaryzykuję, teraz będziemy mieć te dwie. Dziękuję Ci bardzo, że byłeś naszym gościem. Było bardzo miło, bardzo dobrze nam się rozmawiało. Myślę, że Wam też się będzie ten odcinek podobać. Dajcie koniecznie znać. No i cóż, zachęcamy do obserwowania nas na wszystkich profilach, na Instagramie, Facebooku, oczywiście na YouTubie. Zostawcie tutaj łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał. My z Podzianem się już żegnamy i pamiętajcie, żeby do następnego naszego odcinka pozostać z piłką na ty. Tak jest, mocno Legia. Cześć. To wytniemy. To tu wiesz, musimy też international.